Zrób dobre show, nie przewróć się. Patrzcie uważnie, co będzie robił Rafał Pasierbek. Start! Jego przejazdy są niebywale energetyczne. Jeździ z pazurem z takim zacięciem, przeskakuje, skacze po motocyklu. Rafał jest w światowej czołówce. We Francji zdobył pierwsze miejsce, gdzie wyjaśnił Francuzom, jak się jeździ. Chłopacy byli w głębokim szoku. Najlepsze jest to, że dwa tygodnie przed jego wygraną we Francji ruszano się w branżowej gazecie francuskiej. Krótki reportaż o perfekcyjnie, prawie miał uścisk. Fenomenalna technika, fenomenalne opanowanie motocykla. Jak on się wyratował z tego upadku, tego nie wie nikt. Chyba wie tylko to on sam. Już widzieliśmy, jak leciał bokiem na beton, ale zrobił jakąś dziwną rzecz i jednak pojechał dalej. No coś niesamowitego. To próbował, odpuścił i wyszedł z tego. Dzisiaj na krawędzi upadku balansuje standard 13, ale jak do tej pory wielkie trzyma się na podłodze. Wydaje mi się, że od początku swojego występu ani razu jeszcze nie dotykał nogami podłoża. To wszystko, co robi, jest cały czas w trakcie jazdy. Zauważcie, że to jest ostatni zawodnik i z tego względu ma najgorsze warunki na nawierzchni. Ta nawierzchnia jest już naprawdę mocno zanieczyszczona, a co za tym idzie, najmniej przyczepna, ale jednak daje radę chłopak. Brawa dla Rafała Pasierbka! O poziomie przejazdu Rafała chyba najlepiej świadczy fakt, że w ogóle nie muszę mówić, że proszę o brawa. Ręce praktycznie same składają się do oklasków, kiedy widzimy, jak ten człowiek jeździ. Proszę bardzo, jazda z boku motocykla w uślizgu. Tutaj w czołowej plejadzie zawodników powiedzmy z pierwszej połowy o wygrane. Trzeba tylko jedną. Cześć kierownicy. Sam znalazł się z boku motocykla tak naprawdę. Chciałem prosić o aplauz. Pomiędzy czołową czwórką zawodników są tak nikłe, że o takiej wyraźnej wygranej może zadecydować jakiś niebywały pech, czyli upadek. Takie są lekki punktów w zeszłym roku pomiędzy Rafałem a Łukaszem. Było zaledwie pół punktu w przewagi. Jest 56 sekund. Takie nietypowe, bo z nogami zawieszonymi przez kierownicę. Stop i zawrotką o 180 stopni i wystartowanie na wheelie, przy czym kombo, złożenie się w cyrkle. Często są specjala i froga. Trudno to nazwać. Ale to, co on robi, zapiera czasami ze piersia. Ostatnie 5 sekund.
jazdą. Brawa dla Rafała, żegna się z publicznością. Switchback Zero. Będzie zbierał lekki opon, nie będzie. No dobra, po czasu Rafałowi ominął ten trik. Chyba nie kontroluje zegara. Albo może już bierze wygrę. Łukaszem była zaledwie 3,5 punktowa przewaga. Jak to będzie dzisiaj, nie wiadomo. Rafał, dziękujemy Tobie za przejazd. Rafał dostanie punkty karne, minus 100 punktów. Przez najbliższych 5 zawodów nie będzie zdobywał punktów. Nie, oczywiście to był żart z mojej strony. Brawo dla Rafała. Praktycznie palenie go w miejscu, bez poruszania się motocykla. Dobrze, Rafałku!